Witam was wszystkich, bardzo tutaj też jestem, ja MC, a to przed wami kolejny odcinek z GCU Sam 4. Mamy poziom 10, nazywa się Jeden na drogę. I poprzedni odcinek Śniadanie we Francji był bardzo ciekawy. Był bardzo ciekawy, jechaliśmy na motocyklu, jechaliśmy kombajnem. Robiliśmy chyba 3 zadania opcjonalne, na poziomie jest niesamowicie, krótko mówiąc. Teraz kierujemy się dalej i mamy 116 milionów punktów, także jest ciekawie. I słyszeliśmy, że Kenny mówił coś o skoczkach bagiennych. Skoczki bagienne były nieodłączną częścią praktycznie Sirius sama, więc zobaczymy, jak to będzie. Lecimy. Szanowni kolejny poziom. Mamy już Johna na sam początek, także go rozwalimy. Dobranoc. I kierujemy się dalej. Pewnie oczywiście mamy takie same, bo pamiętacie, nie mieliśmy praktycznie... Oho. Ja słyszę dookoła siebie dźwięki. Nie mieliśmy praktycznie żadnej broni na poprzednim poziomie, więc spróbujemy teraz coś tutaj podziałać. O mój Boże, psiku leci, okej. Z góry. Chyba dobranoc. Po kolei, panowie, po kolei. Ja chciałem mu atak wręcz zrobić, co to miało być? Ładny wcił dostaję na sam początek poziomu już. Nieźle. No fajnie, że nie mogę tu nigdzie przejść. Alright. A ty wyglądasz śmiesznie teraz. Oko ma takie przymrużone, widzicie? Takie malutkie. Ma dziurę w oku, centralnie. Coś się pojawiło znowu. Nie wiem, czy mnie atakuje. Chyba tak. A chcę się przyjrzeć temu generałowi tutaj. Patrzcie, ma dziurę w oku tutaj, centralnie. Nieźle. Okej, okay, lecimy dalej. Co nas czeka dalej? Skoro cały czas muzyka tutaj nas atakuje. Coś z tyłu jest, czy wy to widzieliście? No przecież nie zobaczę tego, co jest za mną. Mega dziwnie. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Jedziemy dalej na poziomie. 10 poziom. Hashtag przy tytule w końcu zmienił się na liczbę dwucyfrową. Nie oczekuję, że zostało nam jeszcze dużo przeciwników. Przeciwników poziomów. Przeciwników w sumie też tutaj nie za dużo. Okej, okay, dobra. Nie oczekuję, że zostało dużo poziomów. Strzelam, że tak może 2-3 maksymalnie. Z tym. Zobaczymy, jak to będzie. Czy oczekuję faktycznie, że następny poziom będzie ostatnim? Nie, oczywiście, że nie. Pojedynek sniper wygrany, okej. Okay. No panie Skrabczak. Prosto w głowę. 2 strzały w głowę przyjmuje Skrabczak. Wow. Okej. Okay. No to jest sekret na górze, jak widzicie, którego byłoby fajnie zebrać. O nie, tylko nie wy, tylko nie wy. Ja do ciebie muszę tu podejść i cię załatwić po mojemu. To się źle skończy. Okej, okay, załatwione. Też masz tarczę. Dobra, leży. Tam mamy biomechanoida, którego załatwimy sobie w taki to sposób. Ślicznie. Kolejni żołnierze. Uuu, tam głowa wyleciała jedna, super. Au, trochę was tu jest, co? Trochę was tutaj jest. Po kolei panowie, na spokojnie. Tego starczu trzeba załatwić. Żyje, nie żyje? Dobra, nie żyje, całe szczęście. Siema stary, widziałem, że jesteś za rogiem. O, tu jeszcze jeden jest. A się ustawili fajnie, jak faktycznie jak żołnierze. Mega fajna sprawa, okej. Okay. Czy mieć starczy amunicji, tak? Nienawidzę ich, całym sercem, na serio. A to życie mi tutaj spada. Tymi. O mój Boże, ten tutaj lata teraz. Dwóch nawet idzie, co świetnie, pewnie. Okej, okay, spróbujmy sobie z nimi poradzić. O shit. No z tym teraz sobie nie poradzę. Okej, okay. Przestańcie im bombardować. Ludzie. Dwa strzały, a on zniknął, no okej. Okay. Dwa strzały i leży, całe szczęście. Biomechanoid do nas idzie. Jaki chaos, w ogóle nie... O mój Boże, nie, to się dzieje nawet. Nie, nie, zostaw mnie, 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 zostaw mnie. Au, jakim cudem. Okej, na spokojnie. Chyba musimy się z nimi upalać, bo to będzie tragedia zaraz. Chyba ten padł, myślałem, że padł te sniperki wcześniej, ale jednak nie. Teraz patrz, ja dostałem od snajpera, bardzo prawdopodobne to jest. To jest snajper, tu nie. A jeszcze jest ten typ, no tak. Dwóch ich nawet, no świetnie, okej. Okay. Rozprawię się z wami tak. To nie to leciało. Świetnie. A może to leciało? To muszę go załatwić i uważać na strzały, które lecą. W życiu tam teraz pada, a czemu na dach?
spadnie na dół? No nie, okej, to musimy się tam jakoś dostać. Bez sensu to jest, że cię nam spada na dach, gdzie możemy się nawet dostać. No tu jest sporo życia na szczęście, mamy C4. Taki plus. Okej, kolejny żołnierz tutaj jest. Zielony laser był kiedyś mój, a nie wasz. Jeszcze był niebieski laser w Serious Sam 2, jak pamiętam. Był bardzo fajne, bo to nie było, że to tak szczerze, tylko było takie tum, 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 jak strzelał. Bardzo fajny dźwięk jego. Całkowska muzyka, mimo że nie widzę przeciwników. Alright. Wow, gdzie my... Wow, kolejny mech! Nie gadajcie, że kolejnego mecha będziemy mieli. Słuchajcie, ja jestem za, ale kolejny mech to... Zobaczymy, jak to będzie. God damn, okej. Okay. Rozejrzyjmy się tutaj, po tym kompleksie, czy może tutaj coś znajdziemy jeszcze dla nas. Przydatnego i fajnego. Musimy pamiętać o naszym dronie, którego mamy. Jego też trzeba będzie użyć, jak najbardziej. Okej, okay, jak nie znajdziemy nic, to spróbujemy ten sekret sobie uzyskać, który jest tutaj. C4 mamy full, więc tym się nie przejmuję. Tutaj nie mam pojęcia, bo zobaczcie, tutaj faktycznie trzeba by było, nie wiem, z tego wskoczyć tam czy coś. Ale nie mam pojęcia, jak tu się dostać na te rzeczy. Niby tutaj mamy coś do skakania. I tu możemy wejść na dach. Dzięki czemu możemy zebrać życie chyba, które tutaj było? Nie, nie możemy. Ale możemy się dostać tutaj na przykład. No to jest bardzo prawdopodobne. Ja chcę z tym krętym tym. Dlatego ja go muszę zebrać. Halo, Sam. Hop, hop. No pięknie, o to mi chodziło właśnie. Czyś trochę jak CJ w GTA San Andreas. Sam na Grove Street był na dachu karabin do zebrania, jak pamiętam. Udało się, zajebiście. Czarna dziura. Tok! Czarna dziura jest zajebista, mam je 3, czego się nie kapłem, okej. Okay. Czarna dziura jest zajebista, widzieliśmy ją w akcji. Zajebisty gadżet. Muszę ich częściej używać, goddammit. Mi się wydaje, że strasznie mało tego, że to używam. Nie wiem, czy to jest okej, czy nie. Spróbuję ich używać częściej. Wejdź do mecha. Co jest tutaj? Czy my będziemy nim iść po prostu w tą stronę? A to by wychodziło? Coś tu jeszcze jest oprócz tego mecha? Tak z ciekawości, po prostu chcę tutaj przejść. Tu nie możemy wejść. Nie, tu chyba nic nie możemy wejść. Tylko do tego mecha. Hey. Yeah. Wygląda zajebiście. Ma full życie. Right, co tutaj jeszcze mamy? To jakieś przejścia są? Nie, chyba dodatkowe przejścia po prostu. Okej, okay, kolejny mech w naszej dyspozycji. Super. Tutaj to samo co wcześniej. Co? Papa mobile. Co jest spoko? A oni wybuchają w ogóle, zobaczcie. Oh shit. No ej, nie widzieliśmy ich całkiem sporo czasu. Arachnoidy czerwone. Wow, nie widzieliśmy ich naprawdę sporo. Ale strzały wybuchają za każdym razem. Ej, to ten mech jest lepszy niż Papamobil. Super, w ogóle patrzcie jak to wygląda. Jak wygląda to, gdzie przed chwilą byliśmy. Detale, co mam powiedzieć. Okej, okay, lecimy w takim razie. Ruszę do wejścia do kamieniołomu z wielką chęcią. Kolejne arachnoidy na naszej drodze. Nie, nie poddamy się! Jak to idą, o nie! To wydaje się być cięższa przeprawa biomechem. Biomech, bo wiecie, jest mech, ale jesteśmy w środku, a ciało to jest biomasa, więc biomech. Ha! No muszę pamiętać, że te pociski nasze mają też trajektorię. Nigdy o tym nie pamiętam, co jest minusem na pewno. Bo rozwaliło go, to super. Ty pieprzaj! O nie, was trzeba załatwić. Kamikaze nie mogą się dostać do nas, bo oni naprawdę potrafią obrażeń zadać. Nie, tylko oni wybuchają, ci żołnierze. A nie, w sumie wszystko wybucha. To dobrze. Trzeba amunicję wybuchową, bardzo dobrze. Dobrze, że mamy aktyw zanadrzu, które możemy użyć. Tu już mam żołnierzy. Żołnierzyków, haha. Dziadów. Okej. Okay. Idą sobie do nas nasi przeciwnicy, próbują nam zadać obrażenia, które im nie wychodzi. Chyba, że przyjdą jakieś skulczybyki, to wtedy nam zadadzą obrażenie, to spore. Tam i załatwimy od razu. Tutaj biomek leży, pięknie. Kolejny kamikaze, dobranoc. Kolejny żołnierze, dobranoc. Jestem biomechem, co mi zrobicie? Nic mi nie zrobicie, jestem nieśmiertelny. No.
śmiertelnym, jak zobaczyliśmy w poprzednim odcinku. Nie poprzednim. Nie poprzednim, w 8 odcinku. Co ja gadam? Żołnierze gdzieś z tyłu, czy pod nami, nie jestem pewny. Dobra, ty umierasz. Żegnam. A tutaj był, no dobrze mówiłem, okej. Po kamikaze lecą, to jeszcze wszystko skosimy. Oh shit! Zacząłem tego mecha oganiać. Więc jest dobrze. Cieszę, żołnierze są. Prawie wiązłem rakiety. Tak nie powinno być. Tak nie powinno być. Musimy się ogarnąć zdecydowanie z tym całym naszym sterowaniem tutaj. I cyk! I cyk! Good night! O, polipy lecą. Polipy są gorsze. Właśnie chyba wpadłem w rakietę. Tak się zdaje. Okej. I cyk was wszystkich. Żegnam was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dobra, biomechy nie są aż takim ciężkim. Te czerwone przynajmniej, bo one strzelają wolno i zanim rakiety do nas dolecą, to... To wiecie. Dobra, tych polipów trzeba się pozbyć. O, knumy jest jeszcze, no to... Ich nie zauważyłem. Macie. Dobra, to jest trochę gorzej, zdecydowanie. Musimy się ogarnąć. Znacznie ciężej teraz. Nie wiem, co w nas tak strzela hardo. Pewnie knumy. Okej, okay, nawalamy i nawalamy ile wlezie, bo tu nie może tak być. Wy też. Żegnam państwa. Na knumy trzeba uważać bardzo. Znaczy się ma amunicję wybuchową, to na knumy to jest po prostu amunicja idealna. Więc chociaż tyle, nie, nie? No, wy macie tutaj niespodziankę. Wow, oni się pojawili nagle, nie słyszałem w ogóle ich. To knuma się trzeba pozbyć. Zdychnij, dobra, super. Tutaj mamy więcej połowy życia po tym całym złotaństwie, jest okej. No panowie, no panocki. Czy was ktoś się nauczył, że jak macie przed sobą coś, co jest 20 tysięcy razy większe od was, może przesadziłem, to się trzeba wycofać, a ty bardziej sobie zadzierać? Chyba nie. Chowacie się w drzewach? Nikt się w drzewach nie schowa przede mną. Nie ma takiej możliwości nawet. Wszystkie drzewa rozwalę. Super. I super. To jeden kamikaze tylko był? Ale dziwnie. Okej, okay. O nie, was to ja się z daleka już pozbędę. Nienawidzę was. Mówiłem to milion razy już. To mnie nie powinno dostać. A hej, tu były się pojawił, dobra. O mój Boże, no ich jest tutaj więcej znacznie, okej, okay, zrobimy takie coś kółeczkami. Może ich załatwię szybciej w ten sposób. Miejmy taką nadzieję. No trochę rakiet tam poleci. Że to padnie szybciej. Co dostałem od tego? Nie, tutaj biomechanoid. Tfu, arachnoid mnie. No ale już mi się mylą te wszystkie nazwy. Tyle jest, aż dźwięku nie ma, halo! Gdzie jest mój dźwięk? Oh shit, okej. Okay. Muszę się ewakuować i to bardzo. Polipy lecą, 3 aż, wow, okej. Okay. Wow, 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 guys, ja jestem wolniejszy od ich strzału, więc... To jest minus i to wielki, au, shit. No macie też granatów, nie chcę mi się z wami bawić. Okej. Okay. Nie musimy się martwić teraz z nimi. Tutaj rozwalimy ich. Mam nadzieję, że to leci do celu. Tutaj sobie wymyślę, co to było? To był typozujący chyba kamikaze. Okej, okay, knumy po raz kolejny. I to całkiem sporo i goddammit. Jakbyśmy walczyli z nimi normalnie, to byśmy nie ogarnęli tego. Nie ma takiej możliwości nawet. Dobra. Na spokojnie, powoli, na spokojnie. To wszystko zrobił na spokojnie. Bo to jest długa sekcja. Wątpię, żeby były checkpointy. Ale jesteśmy, no, bliżej śmieci niż nie śmieci, krótko mówiąc, więc lepiej na to uważać wszystko. Puścimy trochę rakiet, trochę sporo, żeby ich tutaj połaskotać trochę nimi. Nawet zabić, dobie. Okej, okay, najlepiej robić ten unik, jak nie atakuje jeden knum, tylko na przykład większość. Bo wtedy unikniemy większą ilość strzałów niż tylko, wiecie, jeden czy dwa. Taki protip mi się nasunął na myśl. Chyba masz to, Teo. Bo to mi nic nie kosztuje, a ratuje mi dupę na ziemi.
trochę was jest, panowie, to trzeba przyznać. Cały magazyn jest jego, cały magazyn jest jego. A przynajmniej widać, ile mają życia po tym, jak są czerwone, no nie? To jest plus i to całkiem spory. Nie wiem, że mogę nawalać naraz, nie wiem, czemu tego nie robiłem jeszcze. Dobra. Plus też ludzie mogą powiedzieć, że hej, to jest, wiecie, sekcja powtórzona, wiecie o co chodzi, że o, jest, znowu jesteś w mechu i znowu zabijamy potwory, coś tego typu. Ja tego tak nie odbieram, to jest kompletnie inna sekcja jak na moje. Skonstruowana inaczej i tak dalej, i tak dalej. Przeciwnicy są, okej, podobni, ale i tak to jest skonstruowane inaczej, specyficznie. Kontynuujemy. Tam kamikaze leci. O, się uspokoiło wszystko, ale nie na długo. Ja wiem, że nie na długo. Robi się życie. Tak całkowicie szczerze. No ale nie możemy mieć wszystkiego. Trzeba sobie poradzić w życiu, no nie? Tu, 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 tu. Gin drzewo. No, sporo już koczymy i także nas nikt nie atakuje. Ja jestem za. O, jest to skurczycyństwo u góry, no. Czy my do niego się kierujemy? Aha, ma... O, okej. I teraz idziemy na nogach. No nie, mój biomech. Teraz już tylko mech, bo nie ma nas w środku. Oby był minigun na tym poziomie, bo I swear to God. Kenny! Should I look for them? Negative. Head for the town. We'll regroup there. Yes, sir. Oh, and... Mógł mu zdjęcie zrobić. No nic. Wiecie, bo na miniaturę... Każda moja miniatura, prawie każda, jest ze zdjęciem będę w grze. Więc to jestem dumny z tego. O, co my tu mamy? Jakiś list. Nie jest mi tego przeczytać niestety. Słyszę byka, słyszę byka, słyszę byka. Yes, boy. Mogę to czytnąć? Dziękuję. Najdłuższa Edith. Pozdrawiam Clotilde. Okej. Okay. Huh, that Fulbert guy sounds like a French version of Carter. Maybe I should pay him a visit. He might have some cool weapons. Nagroda FRPCL. Uzbrojony Rolli gotowy na wszystko. Kolejne osiągnięcie? Czemu nie? Lecimy tam. Póki się obracam tam, to mam 37-34 FPS-y. Obracam się tu, mam 60. What the fuck? Co tam się dzieje takiego? Polowanie na krowy. Więc jeszcze jeden byczek. Chyba obróć się tylko, to dostaniesz kulkę w łeb. Albo w dupę. Leży. Okej, nie mam już amunicji do tego, więc musimy sobie poradzić niestety. Co to jest? Krowy na wypasie? Bo ja chcę byka C4 załatwić. Ej! Nie mu, tylko chodź tu. Okej, ma C4 na głowie. On ma wywalone we mnie, a pewnie się rzucą, tylko do jakiegoś momentu dojdę. No i spróbujemy drugiemu załatwić, założyć to na łeb. Tak, jesteście wielkimi krowami. To trzeba wam przyznać. Ej, mogę ci dałem te C4? Tylko, żeby się obrócił dobrze. Hej, dude. O, właśnie. Oh, shit! Jakim cudem, ej, ej, guys. Jakie cudem tak się obróciły, widzieliście to? Ja ich uniknąłem, odskoczyłem, uniknąłem ich. Oni mnie tak zaatakowali, co to ma znaczyć w ogóle? On, to jest strasznie daleko, i czemu tu jest druga ten? Drugi znak, o co tu chodzi? Nie, uzbrojony nie gotowy na wszystko, no okej, okay, a mam iść tam. Znajdź Prepelsa, okej. Okay. No to jest strasznie daleko. My god, okej, okay, no spróbujemy. O nie, o nie, 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 nie. Kolejne krowy, co? No chodź. Chodź, byczku. A, shit. Gdzie to zrobiłem? Gdzie to zrobiłem? O, idealnie to wleciał, nawet nie patrzyłem. Niesamowite, okej.
A ty tutaj jest znacznie łatwiej wycelować niż było kiedyś. Dobra, noc. Miło było. Chcesz tutaj zrobić, ja mam robotę. Tam do powiedzenia. Uuu, co my tu mamy, kolejny list. Dla wszystkich zainteresowanych, okej. Nie za wiele nam to dało. No, jest to bydle tam tutaj w tle, wow. To jest statek połączony z czymś, co żyje. Nieźle. Przygotujemy sobie snajperkę, bo czuję, że nam się przyda. To jest strasznie daleko, to jest tam. To jest mega daleko, gdzie jest jakiś pojazd, albo cokolwiek. Jesus Christ, musimy gdzieś musieli wrócić stąd. God damn. Jeżeli faktycznie się będziemy musieli stąd wrócić, to nie, chyba to pominę. Bo wow, to jest strasznie daleko. A to odleciało. What the fuck? To było przerażające. Umrzesz? Umarło, dobra, super. Dziwne one są, bo one są mega rzadko, w sensie... Mumia powstała. I strzela do mnie, z daleka. Okej. Okay. Mumie powstają z wody, apparently. Alright. So far so good, so far so good. Przydałby się jakiś motor, to na pewno. 2000 metrów muszę iść tam. Are you serious, man? Are you serious? To jest, wiecie, jak w tych grach, gdzie jest taki żart, gdzie robi się coś dużo, albo jest, idzie się gdzieś długo i na końcu nie ma nic. Tak się czuję. Siema, bloaterze. Siema, drugi. O, jest kalopsi znowu. Wiecie, jak to się to nazywało. Bo to przeleciało, żeby to jest tak dziwne, nie? Nie miałem słów na to. Ja trzeba temu zadawać jak najwięcej obrażeń za każdym strzałem, bo to... Nieważne, jeśli obrażeń zada, tyle samo rzeczy się wypruwa. Jezu, odczepcie się. Tak zauważyłem, nie wiem, czy to jest prawda. Mumie. Mumie. Zostawcie mnie. Staram się teraz im celować w środek, bo tak odkryliśmy w poprzednim odcinku. Mają sobie punkt na środku. Okej. Okay. Gdzie ona jest tutaj? Żegnam pana? Czy panią? Jedną z dwóch? Mamy jeszcze pancerz i życie, to sobie zbierzemy. Coś czuję, że tej przeprawy nie przeżyję w końcu. To jest mega daleko i zafiazam przeciwnicy. Right. Pójdziemy sobie na skroś. Może nam to coś da. Bo co chwila jest coś. Fucking hell. Nie wiem, może mieliśmy jakiś pojazd zdobyć wcześniej. Nie mam pojęcia. Co przyjdzie do mnie teraz na szybko? Nieważne, to jest SPG. No przyleć tu. Patrzcie na to. Co to robi? Wow. To jest paskudne jeszcze, niesamowicie paskudne. Padło? Dobra, padło, okej. Okay. Chociaż tyle. To jest paskudne. Nie mam słów na to, naprawdę. O, słyszałem cię. Ja już was rozpoznaję. Dobra, to wiecie, jeżeli to, tego nie przytnę, no to będzie mega długi odcinek. I przygotujcie się na to, nie? Oczywiście muszę pominąć film, ja nie mogę za bardzo go pominąć, jeżeli tam faktycznie muszę iść, a potem się wracać. Fuck my life, man. O, jest, o, dobra, jesteśmy tu 700, 1700, okej, okay, musimy iść na wskroś. Nie naokoła, musimy iść na wskroś. Ja to pierdził, te wszystkie potwory, idę na wskroś. Tam jest życie niby, ale... Pierdził to życie. A, goń se mnie. Idę od was wszystkich. Mam was dość. No i mam was tak dość, że właśnie są nowi, czyli nowe pająki. Świetnie. Dobra, to padło. Zajebiście. Odkryliśmy też w poprzednim odcinku, że możemy zabijać pająki do odległości ze shotguna. Czy to jest mega przydatna informacja? O, od tych to już nie ucieknę. Choćbym chciał. Okej, okay, tu jest mega dziwny na tym poziomie, w sensie... Jest bardzo dużo otwartej przestrzeni i jest mało przeciwników. To jest ultra dziwne. Okej, okay, ja sobie wezmę to. Bo jest lepsza na no, bliską odległość. Szczepuję na wampiry. A ci nie odpuszczają, nie? Spadł was. Ej,
zajebiście. Te pająki są szybkie, ja się obracam, są daleko, ja się obracam drugi raz i są blisko. Nie podoba mi się to. Kościół! Zapraszam! Okej. Tylko on chyba został. Zdychajta, panowie. Czym wy jesteście? Nie mam pojęcia. Wygląda jak facet piec. Albo jak Karina. Jedno z dwóch. Okej. Nawet głowy nie ma. To nawet nie ma głowy. To jest tak niesamowite. Okej, czy ja Karopsy rozwalę z C4? Byłoby zajebiście. Halo? Dude? Hey, wake up! Dude? Żegnam? Ho! Ho! Oho, okej. Dobrze, że nie używałem karabinu. Bardzo dobrze. To po prostu... Kamikaze to jest po prostu ostatnia deska ratunku dla mentala, żeby ktoś się nie dostał, wiecie, do jakiejś miejscówki. Jeżeli ktoś sobie nie radzi, wyślijcie kamikaze. Oni dadzą radę. Oh shit, nawet z tyłu byli. Nie zauważyłem, w ogóle mam zdrowia, strasznie dużo. Dobra. Podziałamy, podziałamy na spokojnie. Tylko przeładuję karabin. Right, okej. A z tyłu też biegną. Motherfucker jest po prostu, no. Chciałbyś. Sposób zatrzymania kamikadze, nie? Jak zostanie jeden, to wam pokażę. Na pewno już widziałeś, ja bym już shit! Zakotowaliście. Zamknijcie mordę. Prześladujecie mnie od tylu lat. Z tym twoim krzykiem. Ten krzyk się nie zmienił. Przez tyle lat. Okej, perfekcyjnie został nam jeden tutaj. On ma full zdrowia. I patrzcie, biorę sobie pistolet. On jest blisko. No nie, biorę sobie pistolet. Strzelam raz i uciekam. It's that simple. It's that simple. Tylko czasami ta gra ma problem z rejestrowaniem rzeczy, jak trafiam w nie. W ogóle w ziemi jest trawa, okej. Okay. Sam liście. Okej, widać, że woda jest też pod tym. Pod tym, tutaj, pod tą ziemią. Która została usunięta, że nie jest tylko w takich miejscach, to ogólnie jest taka... Jest taka tekstura nałożona, wiecie, o co chodzi. I na tą teksturę jest nałożona inna tekstura. Czy na przykład te liście, które tam były, tutaj na wodzie, czy coś, te na przykład, o. Te widzicie, się ruszają, nie? Są dokładnie w tym samym miejscu, co... Też są pod tą ziemią, krótko mówiąc. Więc to jest moim zdaniem osobistym ciekawe. Spostrzeżenie, jeśli chodzi o game design. Kroczymy dalej. Coraz bliżej celu. Co nasz... Oby nagroda nie była dobra, bo się zdenerwuję. Co to jest? A, przewrócony słup. W porządku. Wygląda jak cmentarz trochę, nie mam pojęcia czemu. O! Mogę użyć drona, nie pomyślałem. Nie chcę go marnować, bo one są rzadkie. Ich jest mało. Czy oni tutaj są? Czy nasza ekipa tutaj jest? Halo? Guys? O, będę miał traktor? Jeżeli tak, to jestem szczęśliwy, będę odjechać. Halo? Can I come in? Halo? Knock knock? The fuck? O, coś tu jest w środku. O, hello! O mój Boże. He went to live in a swamp and invented a flaming rocket-propelled chainsaw launcher. They say he was crazy, but I say, yeah, okay. He was a few baguettes short of a full bakery, but now I can shoot flaming rocket-propelled chainsaws, so who are we to judge? True. If you bade le feu, same osiągnięcie. Co my tu mamy? Płonąca piła tarczowa. Czy wy to słyszycie?
płonąca piła tarczowa. Nie mogę nawet pełnego tego zebrać. Uwaga, strzelam tym. To jest mój rocket launcher teraz. To jest moja wrzutnia rakiet, tylko trochę inna. Okej, okay, I'm in. I am in. I am in. Czemu jego głowa zniknęła? Tego się nie dowiemy już. Czy mogę tym jechać? Mogę tym jechać, jak dobrze, okej. Okay. W porządku. W takim razie, jeżeli coś się stanie po drodze z powrotem, to pokażę. Jeżeli droga będzie wystarczająco krótka, to pokażę. A jeżeli nic się nie będzie działo, to wam pokażę, jak tam dojadę w mniej więcej w miejsce, w którym byliśmy wcześniej, ok? Żeby się nie musieli patrzeć na to samo. Także do zobaczenia! Jechaliście kiedyś na traktorze z karabinem maszynowym? Ja tak. Co jeżeli sobie sam jest rolnikiem? Bo jeździ na traktorze, jeździ na kombajnie. Może sam powinien przestać zabijać potwory, siąść, pomyśleć nad karierą rolnika. Byłoby korzystne dla niego, moim zdaniem. Też mam takie przemyślenie, jak już się zbliżamy, jesteśmy 300 metrów od naszego celu. No 260, 200, no 250. Czyli to samo miejsce, co byliśmy. Też się zastanawiam, czemu Crow Team tak późno dały nam pojazdy. W sumie dwójce też mieliśmy pojazdy i one były strasznie wcześniej w grze, chyba na pierwszym czy drugim poziomie nawet. Na pierwszym już mieliśmy związane, no przecież. Tam jest upgrade, o jeez. Strasznie późno Crow Team w tej grze dali po prostu nam pojazdy. I ja się zastanawiam, czy po prostu przy w etapie tworzenia Seriusa Ma 4, czy nagle Crow Team pomyślało, hej, słuchajcie, taka będzie miała pojazdy. I nie będzie miała w poprzednich poziomach, tylko na ostatnich. Dla najwytrwalszych, coś tego typu. Hello to all our listeners and especially to those of you in France. This is Bill Corwin and on behalf of everyone here at Radio Free Earth, I would like to thank all the brave men and women fighting for our survival in the French resistance. This week alone, we managed to get close to 4,000 people across the Alps thanks to your selfless heroism. Enemy facilities have been destroyed. Villages and farmsteads have been liberated. You're making a difference. You're showing mental that this planet won't just roll over and play dead. So let me tip my baguette to you and wish you bon courage, my friends. Bon courage. Porządku. Mamy nasz upgrade. Mamy tutaj to jest kolejny life tutaj. Nie możemy zrobić kolejnego life'a, mamy full. O nie. Okej, odpaliłem już kolejny ten. A tu mamy upgrade. Nareszcie. Zobaczymy, co sobie weźmiemy teraz. Co się opłaca? Co my tu mamy? Trzymaj w dwóch rękach różne rodzaje broni jednocześnie. Różne, czyli jakie? Zyskaj odpowiedź na wrażenie obszarowe. Okej, okay. Zyskaj zwiększoną szybkość. Okej, okay. Co my tu mamy? Uzbrojenie przygotowuje się szybciej. Zwiększa dystans. Na atak wręcz, strzelaj przygotowuje w trakcie sprintu. Nie wiem, czy nie jest za późno, żeby iść w to. To mnie na pewno interesuje, na pewno. I to bardzo. No ale może... No, ujeżdżaj, bykołaki i knumów. Mój Boże. Okej. Okay. Zadaję większe obrażenie, gdy masz mało zdrowia. Zyskać zwiększoną szybkość ostrzału po przeładowaniu. To byłoby fajne w sumie. Uzbrojenie przeładowuje się szybciej. Ho. Wziąłem w ogóle to na minigana nie mam. Nie wiem, że przeładowanie szybciej mnie teraz uratuje, tak naprawdę. To wygląda naprawdę ciekawie. Tu jest Gnar, tu jest... Aldurian. Szybkość w trakcie celowania. Sama szybkość w trakcie celowania, no to byłoby ciekawe. Może zaprzeładować się szybciej, może pójdźmy w to. W końcu witalność, nie? Szybcy i martwi. Weźmy to, opakowaliśmy to, okej. Okay. Uzbrojenie przeładowuje się szybciej, tylko jak szybciej? Znacznie. Wrogów nie ma, mamy sprzęt, proszę bardzo. Pięknie. Fulberta Lefour. Nieźle. Automatyczne wyszukiwanie celów, to jest naprowadzające. Dobra, coś jest w stanie, jak wezmę life, bo w sumie bym chciał. Bo nie chcę nic pomijać. Mam full HP, świetnie.
Przejdziemy tu tak, to nie przejdziemy, oczywiście. Dobra, kontynuujemy. I'm heading for the town. Took out a bunch of Gnar. Gnar? Gnars? Wait, what's the plural? What's the plural? Dobra. Kontynuujemy. Mamy kamieniołom. Ciekawe jak wygląda. Specjalnie tutaj jest ta ściana. Nie wiem, czy mi galaguje w tej kamieniołomie i to. Siaj czyście. Bo jest duża przestrzeń strasznie. Yep. Yeah, it is. Haha. Krótko z nim, dobra. Schodzimy na dół, co? Co ja tam widzę? Co ja tam widzę? Co to jest? Nie to. Ja nie mam snajperki, goddammit, okej. Okay. Cześć panowie, ja tam zaraz do was zejdę, dajcie mi chwilę. Nie wiem, czy idę dobrze, ale... Tam jest sekret, jak widzicie, na pewno. To jest kopalka jakaś. Czy możemy tego użyć jakkolwiek? Powątpiewam, no ale możemy sprawdzić zawsze. Chciałem, panie kopalko. Nie możemy z tą nic zrobić, okej. Okay. Coś tu jest schowane? O, dron tu jest schowany! Git! Mamy dwa sekrety na poziomie, niesamowite. Tu możemy zejść jakoś może? Nie, ale patrzę, co tutaj mi nie laguje, patrzę w tą stronę mi laguje. Co tam jest? Dobra, tu musi być jakieś inne zejście, dookoła. Dobra, to idziemy w drugą stronę. Te strzały dolatują tu do mnie? Od was powątpiłam trochę, okej. Okay. Idziemy dookoła, nie powinnam tu długo zająć. Tu i tak tylko poszliśmy po sekret. Więc zobaczymy, co jest dalej. To jest naprawdę duża połaść terenu do eksplorowania, mój Boże. Nie wiem, po co ja te gadżety trzymałem, powinienem ich używać, ale tak całkowicie szczerze, tak trochę się przyznam, że ja nie lubię ich używać, ponieważ tego nie było w poprzednich częściach. Nie było czegoś takiego, że mogę dać czarną dziurę, wszyscy umierają. Była Sirius Bomba, okej. Okay. Sirius Bomba była bardzo rzadka i rozwalała praktycznie każdego przeciwnika na mapie, którego widzieliśmy, albo był w zasięgu naszego wzroku. Ale to jest cheating. Tak nie powinien być, musimy się przedzielać własnymi siłami. I tutaj w ogóle ja w ogóle nie użyłem tych gadżetów. Bo nie chciałem. Proste i logiczne. Okej, okay, jesteśmy coraz bliżej. Coraz bliżej dołu. To w końcu wielka arena z bossem. Albo dla bossa. Siema. Coś tu jest? Są ich strzały. Chyba ich strzały tylko. Pokazuj mi, gdzie jest mój traktor. Nie potrzebuję już traktora. Jestem w kamieniołomie. Czemu traktor jest koło kamieniołomu? Pytanie. Tu jest broń, tu jest broń na środku, tu jest broń na środku, tu jest broń na środku. Zaraz mnie strzelać, tu jest broń na środku. Panie dowódco? Co to jest za broń? To jest Devastator! A nie, to jest Devastator! A to wcześniej to nie był Devastator, co zebraliśmy! To po prostu strzała półautomatyczna! To jest Devastator! Zmienili nazwę, nie mam pojęcia! Możliwe, zmienili nazwę! Nie zmienili nazwę, bo dostałem informację o nowej broni! To ja mówię, to Devastator, to jest... Tamto, co mieliśmy, to nie był Devastator! Przepraszam najmocniej! Jezus Maria, byłem... Myliłem się strasznie, a skąd miałem wiedzieć? Dobra, wiecie co? Wiecie co? Mam was dość. Oh fuck. Oh fuck, czy wy to widzicie? Oh fuck, okej. Okej, nie wiem jak przez to się przedy. Ale jakoś będę musiał, okej. Nie po to dostanę Devastatora, żeby z niego nie korzystać. Okej, dobra, to ja już wiem, co mam robić. Czas się pobawić, guys. Jest. Czas się... Czas się bardzo pobawić. Oni tu biegną. Czemu ty nie ubierasz po Devastatorze? To jest moje pytanie. Wszystko musi zdechnąć po Devastatorze. Wy nie macie, nikt nie ma szans ze mną Devastator, nikt. To był błąd przybliżać, to był bardzo duży błąd przybliżać, no ale... Nie macie szans. Dobrze, że wziąłem przeładowywanie. O mój Boże, dziura, chyba nie ucieknę.
A nawet uciekłem. No, jeszcze się przebija do was, a to przez wszystko dosłownie. Biomechy to idzie wszystko. Rany boskie, jaka fajna arena, dobra. Musimy to rozpracować. Wszystko po kolei, te kalopsy muszę załatwić, bo denerwują, to strasznie. Raz, dwa, trzy, ty nie żyjesz. Przestańcie we mnie strzelać, dziękuję bardzo. No, jest to za szybkie. Dwa potrzeba, żeby je załatwić, mój Boże. Dobra, czy ktoś się chce jeszcze pobawić? Byki? Tak szybko do was to jeszcze leci. Nie dostał od tego? Wspomniałem o bykach. No nie gadaj. To jest niemożliwe. Devastator łamał byki na pół, nieważne ci się nie trafiło. Okej, okay, tu jest trochę za dużo na mój komputer, ale damy sobie radę. Miejmy nadzieję. Plus jeden. To nie było śmieszne. Będę starał się im stawiać w głowę, ale to jest takie proste. Czuję, że laguje gra. Dostaję od biomechów. Dlaczego? Jakim cudem? Może takim właśnie. Są dookoła wszędzie. Ok, zabieram chyba zdrowie, nie mam pojęcia skąd. Oni się wkurzają jeszcze na mnie i to słychać. Ale nie mogę ich trafić, bo jestem łobny. Zabiłem chyba jeszcze ani jednego. Okej, to działa. Devastator działa lepiej bez przybliżania. Taki protip. Jezus, biegnij sam! Biegnij, 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 proszę cię, biegnij! A shit! Chyba full HP, ale full też. Jakiegokolwiek braku. Planu działania, krótko mówiąc. Doleciał tutaj niego, nie mam pojęcia, ale to się wbija w niego i to go rani, tak jest spoko. Próbujemy to wykorzystać. Tego to zabije od razu. Tak, to cały czas ich nawala. Spoko, okej, dobra. Ja sobie muszę się ewakuować, bo klejce mnie cały czas goi na przykład. Okej, czy ja mogę się na przykład, nie wiem, obrócić czy coś teraz? Zaznaczę sobie kogoś i się obrócę, jeżeli mogę jeszcze. A ten padł, spoko. Rany boskie, okej. Tam jest klej, ja jako zaznaczę się obrócę. Zajebiste, zajebiste. Czyli mogę kogoś trafiać, jak będę uciekał. Tak to rozumiem. Zajebiste są te broni, teraz zostaliśmy, Jezus. Super są, niesamowite wręcz, dobra. Czy coś jeszcze idzie, tym powinienem się martwić? Nie, tylko klej, dobra, klej możemy rozwalić tak. Bez manowania amunicji. Dawaj ta panowie. Dawaj ta panowie. Bawimy się, bawimy się. Możemy się bawić tak całą noc. O, bo nie, nie, tak nie możemy się bawić. Nie, tak nie możemy się bawić. Co to miało w ogóle być? Skoczyli wcześniej niż mieli, totalnie. Albo gami sobie nie zarejestrowała, że strzeliłem. Chyba, może was będzie nawet więcej, dawajcie. Ja mam amunicję na was. I się szybko obracają, skurcze byki. Chyba God bless, że mogę dwie górki strzymać. Bo to by nie przeszło, gdybym miał jedną. Dobra. I czy ty jesteś ostatni? Możliwe. Sejo. Uciekła, a rakieta dalej leci za nią, patrzcie. I trafiła ją. What? Czemu ją rozwaliła za jednym razem od razu? Nie mam pojęcia co się dzieje, ale jestem za. Czy ktoś rozwali? No nie wiem co się dzieje. Nie wiem czy to cały czas jest przy niej, czy jak ona znika to się to anuluje. Nie mam pojęcia, ale widać, że to zadaje dużo obrażeń. Niekończąca się walka. Niekończąca walka o przetrwanie. Ona chyba nie padła.
Okej. Próbujemy. Dobra, okej. Coś jeszcze? Tutaj, okej. A tu? Tutaj, dobra. Okej. Czy to są wszyscy już? Mój Boże. Jedź do Carcassonne, okej. Jeszcze byki słyszę. Tutaj teraz. Devastatorze, pomóż. Dziękuję. Dobra, uciekamy stąd. Uciekamy stąd, bo tutaj się dzieje nieźle. Okej. Jedziemy teraz kwadem. Nieźle, okej. Spotka się z Kenem. Za 1600 metrów. Te poziomy są tak długie już teraz, że masakrę. Pojedziemy na wskroś? No, kładem na pewno. This is Bill Corwin with a bulletin for our listeners in southern France. According to a message from the French resistance, one of their agents was captured by mental and forced to reveal the itinerary of a relief convoy currently en route to Montcar on the D6113. Zaraz bliżej tego jesteśmy. Mayday! This is Relief Convoy Delta Echo Alpha Delta. Our position is 3 clicks west of Carcassonne, autoroute D6113. Move to Montclar. We are under attack by enemy forces. Calling on nearby units for backup. I repeat! Sir, I'm approaching the town. No sign of the others. I'll wait for you at the bridge. Okej, dobra. Czyli ktoś został pojmany. Musimy go oczywiście pewnie uratować, nieźle. Tylko zastanawiam się, jak został prowadzony przez mentala. Jeżeli został prowadzony przez mentala, to przez jego hordy, czy przez niego samego? Bo ja muszę takie informacje wiedzieć, no nie? Idziemy na wskroś, ponieważ ten odcinek będzie i tak już wystarczająco długi, także... trochę go przyspieszymy. Jest i most, okej. Kenny, gdzie jesteś? Kenny! Okej, musimy... A, przybiliśmy opony i tak, okej. O, jest i Kenny. Super. Sir, over here. Jest, może tutaj masz tylko statku wielkiego został porwany. Oh, sir, you wouldn't believe the things I had to fight to get here. But here you are. See, kid? You got this. Yes, sir. I believe I do. Got this. That's not right, is it? Z francuskim kamopoją. Okej, czyli to jeszcze nie koniec poziomu. Mój Boże, te poziomy są tak długie. Devastator, no a mieliśmy wcześniej co? Co mieliśmy wcześniej? Autostrzelbę, to jest kompletnie co innego. Chociaż autostrzelba wygląda tak samo jak Devastator stary. Okej. So kid, you feel like you're part of the team now? Yes, sir. I'm sure I'll be snorting drugs with Rodriguez, flying planes with Hellfire and... What does Carter do exactly? We're not sure. Classified. I hope we find that damn Grail, Sim. Maybe the real Grail was the friends we made along the way. Okej. This is Bill Corwin. Macie informację, się tu oczywiście nie interesuje. Może to jest błąd, może to jest faktycznie błąd. Spotkam się z francuskim ruchem oporu, zobaczymy, co mają do powiedzenia nam. Jest oczywiście amunicja i życie, jest wszystko, czyli będą przeciwnicy. Świetnie. I to nie mało ich. Świetnie. Świetnie. C4 pod nogi. Żeby trochę sobie pomóc. Nie przedrzemy się przez to. Nie przedrzemy się przez to. Rany boskie, ile ich jest, okej. Nie mam minigana. Gdzie jest mój minigan? Gdzie jest mój minigan? Kiedy jest potrzebny? On jest tak niesamowicie potrzebny teraz. Jeszcze Knum tutaj jest. Chyba Knuma to załatwimy tak. I to raczej powinno załatwić. Na amen. Chyba wiem, czego muszę użyć. Life'u. I to nie jednego. Chyba użyłem gadżetu, no bo masakra tutaj jest, panie i panowie. Wszystko wybucha jeszcze.
Za dużo. Naprawdę za dużo. Dobra, wiecie co ja puszczę? Drona puszczę. Dokładnie tak. Proszę bardzo, leć. Pancerzy, wszystko, dobra. A, Companion Drone, zobaczcie, mamy czas jego tutaj w lewym dolnym. Nie widziałem tego wcześniej, au. Ale nie mamy broni na tyle, żeby się bawić z nimi w ten sposób. Nie mamy. Jeszcze jeden dron musi wlecieć, jeszcze jeden dron. Albo nie, wiecie co, czarna dziura. Mam dość, czarna dziura. I wszystko. I tyle w temacie. That was a good fight, kid. Kenny? Hello again, Sam. Kenny! Look who I found. Let him go, you scumbag. Or what? Or I'm gonna put a bullet in your head. Oh, Sam. Let me deconstruct this for you. You are not only outnumbered, but outdated. A relic from a time when people believed in heroes and causes and freedom. But deep down you know, you must know, these ideas are myths, bedtime stories for little boys, and you can never win. The might of Ta-Hum will crush this world, as it has crushed every other that stood against him. You can't save the Earth, Sam. No matter how many of our soldiers you kill, no matter how many witty one-liners you come up with, you can't even save your closest friends. Let's settle this right here, just you and me. Man to whatever you are, leave the kid out of it. And why would I do that? Why in the world? Nie, nie zabijaj go, nie zabijaj go, nie zabijaj go. No! There goes another hero. Come back here! Come back here, you son of a bitch! Fuck! Damn it, Kenny. Sorry, I wish... I'm not good at this crap. Would you look at that? At least you got both your shoes. That's something, isn't it? Stone! Over here! Rest easy, kid. I'm sorry to be meeting you under such circumstances. My name is Said. I will take you to the Resistance. This way, mon ami. Viva la Resistance. Jest to kolejny poziom, który był pokazany do wyborów, jeśli chodzi o benchmark. I nie wiem, co mam powiedzieć wam. 157 milionów punktów, kolejny odcinek z głowy. Jest mi smutno, w sensie... Kenny, to jest osoba, która dopiero wchodziła w ten świat, która się uczyła i z którą się mega zapoznałem, za... Empatię poczułem do niego, mimo przede wszystkim, że... jest mi po prostu smutno, okej? Okay? Nie utożsamiłem się z nim, zapomniałem słowa totalnie. Związałem się z nim, dokładnie, o to mi chodziło. Zobaczmy, czy jest kascenka. Jest kascenka, obejrzyjmy ją. Comrades! This man has come from far away to join our fight. I know we do not always love the Americans, but today we do not fight for France, or Algeria, or America. We fight for Earth! So listen carefully. I shall say this only once. We must get to the castle. I know we have lost many good people trying, but our informant has found another way. I will not lie to you. This may be our final mission, but I say it will be worth it! What do you say, Sam Stone?
I don't usually do big epic speeches, that's more of a general brand thing, but I just lost a good friend and I think he'd like me to say something inspiring. So here goes. We're gonna storm that castle. We're gonna get that grail. We're gonna kill Ackerman and we're gonna win this goddamn war. Vive la Resistance! Vive la Resistance! Vive la Resistance. Okej, okay. Zatrzymujemy, zapisujemy, G. Panie i panowie, seria YouTube. Tutaj dokładnie zapisz, cyk. Okej. Okay. Panie i panowie, dziękuję wam za ten odcinek. F RIP na czacie dla Kenego. Miejmy nadzieję, że jest w lepszym miejscu. Starał się chłopak, naprawdę dawał sobie radę jak tylko mógł, ale niestety skończyło się jak się skończyło. Także cóż, trzymajcie się, mnie do tej części, pa, i zapraszam was na kolejne odcinki z GSM 4. Trzymajcie się, pa, pa.